Remisja, czyli święty graal każdej osoby chorującej przewlekle. W dzisiejszym filmie, co to jest remisja? Czy remisja oznacza uzdrowienie? Na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o remisję w stwardnieniu rozsianym? I co najważniejsze, czy remisja kończy się na postaci rzutowo-remisyjnej? I czy w ogóle możemy mówić o remisji w kontekście np. wtórnie postępującego stwardnienia rozsianego? Zapraszam do oglądania. Cześć, ja się nazywam Asia Drągacz-Skrzypczak, witam Was na kanale O Choroba i dziękuję, że znowu jesteście tutaj ze mną. Porozmawiamy sobie dzisiaj o czymś, co mnie szczególnie ostatnio interesuje, a mianowicie o remisji. Jak pewnie wiecie z poprzednich moich filmów, ostatnio dotknął mnie rzut. Jeden albo nawet dwa, dokładnie nie wiadomo, ale dwa wlewy solu medrolu w postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego. Nie jest to nic dziwnego. Jak sama nazwa wskazuje, mamy postać rzutowo-remisyjną, czyli można spodziewać się rzutów, a potem remisji. No i czego właściwie można oczekiwać? Co to jest ta remisja? Według definicji i najprościej rzecz ujmując, remisja to jest okres, kiedy dochodzi do cofnięcia się objawów. Może być remisja całkowita, kiedy cofają się wszystkie objawy, albo remisja częściowa, kiedy cofa się część objawów. Pojęcie remisji jest używane w przypadku chorób przewlekłych, kiedy raczej nie mówimy o wyleczeniu, ale właśnie o cofaniu się, o wprowadzeniu choroby w stan remisji, czyli w stan, kiedy jest ona, nazwijmy to trochę, uśpiona. Dlaczego nazwałam to świętym graalem każdej choroby przewlekłej? Patrz. Oto jest święty graal. Patrz uważnie, bo macie najświętszy obowiązek go odszukać. To cel waszego życia. Poszukiwanie świętego graala. Ano dlatego, że to są takie momenty, kiedy pacjent odpoczywa od choroby, kiedy nie ma objawów klinicznych, kiedy nie postępuje stan zapalny, no albo kiedy nie towarzyszą mu inne jakiekolwiek objawy choroby, którą ma. O remisji mówimy w różnych chorobach. Mówimy w chorobach zapalnych jelit, w chorobach onkologicznych, w chorobach skóry, w chorobach psychiatrycznych, czyli naprawdę bardzo szerokie spektrum chorób, które mają przebieg rzutowo-remisyjny. Naszym celem jako pacjentów jest jak najbardziej wydłużyć czas remisji i jak najrzadziej doprowadzać do zaostrzenia się choroby. I taki przykład, jak to wyglądało u mnie. Pierwsze odstwardnienie rozsianego takie 5,5 roku temu, następnie 5 lat remisji, 5 lat, kiedy nie było nowych zmian demielinizacyjnych, tam gdzieś jedna malutka się pojawiła w ciągu tych 5 lat, nie było żadnych nowych objawów klinicznych, po 5 latach rzut. Podczas tamtego rzutu wszystkie moje objawy się cofnęły, czyli wtedy miałam drętwienia ręki, miałam zaburzenia widzenia związane z pozagałkowym zapaleniem nerwowzrokowego, cofnęło się totalnie, czyli miałam remisję całkowitą. Teraz jestem już 2 miesiące po tym rzucie i ostatnim wlewie solu medrolu i objawy nie cofnęły mi się jeszcze zupełnie. To znaczy nadal odczuwam objaw lermita i drętwienie ręki, ale jest ono trochę mniejsze. Jednak kiedy jestem zmęczona albo coś, no jednak czuję to. Czyli jest remisja jakaś, czyli poprawiło się trochę, ale nie jest to remisja całkowita, jest to remisja częściowa. Czy w stwardnieniu rozsianym zawsze rzuty będą się cofały zupełnie? Nie. Czy to oznacza, że cały czas choroba jest aktywna? Też nie. Po prostu zmiany, które zostały, jakby zniszczenia, które zostały dokonane podczas rzutu, mogą niestety dawać objawy przez długi czas, mogą nawet już z nami zostać, ale dzięki takiej odpowiedniej rehabilitacji to można tutaj to łagodzić. I taki jest nasz cel. Ja mam nadzieję, że weszłam w kolejny okres remisji, zobaczymy, ponieważ nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. No właśnie, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, ale czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, żeby wydłużyć czas remisji? I tutaj ja uważam, że jak najbardziej. Po pierwsze, mamy leczenie i ja jestem oczywiście na lekach i dawałam film na temat tego, dlaczego warto się leczyć. Ja się nie będę powtarzała jeszcze raz, tylko powiem, tak, warto brać leki dostępne w programach, ponieważ one sprawiają, że aktywność choroby zmniejsza, czyli zmniejszamy ilość tych zapalnych epizodów chorobowych. Jeżeli chcecie się zmierzyć z mitami dotyczącymi leczenia, film zachęcam. Druga rzecz. Pamiętajcie, że, i to też mówiłam w filmie o tabletce, która Was uleczy, to w dużej mierze zależy od nas, w jaki sposób będziemy tą chorobę przechodzić i jak ona się będzie rozwijała. I niejednokrotnie mówiłam o tym, że ogólnie styl życia, unikanie przemęczenia, dbanie o jakość życia, o jakość snu, o swój stan psychofizyczny, o właściwą suplementację, o aktywność fizyczną jest absolutnie kluczowe do tego, żeby
jak najdłużej w tej stanie remisji pozostać. I to nie dotyczy tylko pacjentów z SM-em. To dotyczy remisji w każdej chorobie. Nie jest tajemnicą, że zaostrzenia chorób uderzają najczęściej wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, osłabieni albo kiedy pojawia się bardzo duży stres. Dlatego, aby dodatkowo wspomóc nasze ciało i wspomóc działanie leków, musimy bardzo mocno o ten aspekt zadbać. Okej, no ale mamy remisję w chorobie rzutowo-remisyjnej, w porządku, tutaj wszystko jest jasne. A co w momencie, kiedy chorujemy i na przykład mamy już postać wtórnie postępującą stwardnienia rozsianego albo jakakolwiek inna choroba weszła w taki jakby kolejny etap, gdzie nie można już mówić o typowych remisjach, ponieważ objawy no, nie ustępują całkowicie albo się wręcz nasilają. Szukacie świętego Graala. To prawda. Znasz dużo tajemnic, Timmy. Sporo. Faktycznie patrząc na definicję, bardzo ciężko jest tutaj mówić o tym, że jest to remisja. No, ale w kontekście także stwardnienia rozsianego, ale innych chorób, mówi się coraz więcej o tym, że taką największą miarą jakości leczenia i jakby postępowania terapeutycznego, które obejmuje też te wszystkie rzeczy związane ze stylem życia, jest brak postępu choroby na jakby każdym jej etapie albo maksymalne spowolnienie postępu choroby. Czyli nawet jeżeli wchodzimy już w postać wtórnie postępującą, albo nawet jeżeli mamy chorobę, która zakłada, że objawy się cały czas nasilają i nie będzie tych remisji, to jednak takim świętym gralem, chociaż nie będzie to cofnięcie się objawów albo ich całkowite ustanie albo częściowe ustanie, jest to, żeby ten proces bardzo spowolnić. Czyli jeżeli sobie wyobrażamy nawet ten SM-owe punkty EDSS, czyli żeby jak najdłużej zostać na tym punkcie, na którym jesteśmy, ewentualnie krok albo dwa, albo nawet trzy do tyłu, bo to też jest możliwe dzięki rehabilitacji, dzięki bardzo wielu różnym rzeczom, w tym także leczeniu. Pamiętajcie, że na przebieg stwardnienia rozsianego wpływa też to, w jaki sposób akceptujemy chorobę, w jaki sposób sobie radzimy ze stresorami, w jaki sposób wspieramy swoją psychikę, to jaką mamy motywację do tego, żeby ćwiczyć, pracować nad sobą i żeby zapobiegać wystąpieniu chorób towarzyszących oraz zaburzeń psychicznych. Bo tak naprawdę to, co zmienia rokowania i negatywnie wpływa na rokowanie przebiegu choroby, są bardzo często właśnie zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, stany lękowe, nerwica. To wszystko nie pomaga. Czy remisja może trwać wiecznie? Byłoby wspaniale, gdyby remisja była czymś takim jak obiecane życie wieczne, czyli jak raz już się do niej dorwiemy, to zostanie ona z nami za zawsze. No niestety, jakby remisja zakłada trochę to, że może nastąpić zaostrzenie. Dlatego nie mówimy o wyleczeniu, tylko o remisji. Czyli choroba gdzieś jest, trochę ukryta albo nawet całkowicie ukryta, ale gdzieś cały czas jest. I to jest też bardzo ważny element, ponieważ wiele osób traktuje remisję jako wyzdrowienie, zwłaszcza jeżeli zastosowało jakieś nowatorskie albo nie do końca sprawdzone leczenie, choroba weszła w stan remisji, no więc mają wizję, o wyleczyło mnie ze SM-u i w ogóle przestają brać te leki, nie biorą innych leków, nie myślą już o swojej chorobie i nie pamiętają, że są chorzy, no bo jest remisja, co doprowadza do tego, że tak naprawdę można się spodziewać, że nastąpi pogorszenie. I to szybsze, niż gdybyśmy dbali o to i pamiętali z tyłu głowy, że jednak jesteśmy nadal chorzy, tylko choroba jest w stanie remisji. Tak więc do zapamiętania. Rzutowo-remisyjny przebieg choroby oznacza, że mamy okresy zaostrzenia i mamy okresy złagodzenia choroby albo ustąpienia objawów, ale nie oznacza to, że nagle wyzdrowieliśmy. Możemy wpływać na wydłużenie się okresów remisji i do tego dążymy, żeby były one jak najdłuższe poprzez stosowanie właściwego leczenia, poprzez dbanie o styl życia, poprzez dbanie o swój dobrostan psychofizyczny. Nawet jeżeli choroba ma już taki charakter postępujący, to nie oznacza, że czeka nas już tylko szybka droga w dół i generalnie nic dobrego nas już nie spotka. Oznacza to, że wtedy nasze działania powinny być skoncentrowane na tym, żeby ten proces postępował jak najwolniej. Być może trudno nazwać to remisją, aczkolwiek ja uważam, że dla takiego komfortu psychicznego można by tak trochę powiedzieć, że jeżeli bardzo długo utrzymujemy się na jakimś konkretnym poziomie i utrzymujemy ten stan zdrowia w ryzach, to
pomimo, że nie jest to ustąpienie objawów albo całkowite wyleczenie, o swoistej remisji można tutaj mówić. Mam nadzieję, że dzisiejszy film trochę Wam wyjaśnił kwestię rzutów i remisji. Pamiętajcie, remisja to nie jest cudowne wyleczenie. Remisja to jest taki czas, który powinniśmy pielęgnować niczym ogródeczek, dbać o niego, odchwaszczać, żeby był piękny i kwitł nam jak najdłużej, najlepiej cały rok. Nawozić, podlewać, chować roślinki na zimę, czyli robić wszystko, absolutnie wszystko, żeby nam to przez wiele lat dobrze służyło. Bo jak tylko na chwilę się odwrócimy i wyjedziemy na wakacje od dbania o siebie, to niestety wrócimy, a nasz ogródeczek będzie zachwaszczony, no i może nastąpić zaostrzenie objawów, czego Wam nie życzę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film i do usłyszenia.